Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony ja, Alia, to kolejny odcinek z Margonem. No i w tym odcinku czyżbyśmy już mieli jeszcze z Szandua jakimś mamy porozmawiać. Szana ma jakimś bla 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 bla. Gdzie jest ten sza? Pewnie tu w środku. W tym odcinku polecimy sobie troszkę magiem. Jest tutaj. Polecimy sobie troszkę magiem. I... Okej. Okay. Z Uldyrem mamy pogadać. Okej. Okay. I co teraz z Femestrą? Dobra, i teraz z Femestrą mamy pogadać. I tak, polecimy sobie tym magiem. Tak. Albo wiecie co? 5 kuzackich miedziaków już mamy i mamy tutaj jeszcze do zbicia to. Okej, to ja sobie w tym momencie polecę do Tunii, gdyż ponieważ bo mam dużo gówna do sprzedania, jak sami widzicie, pełne torby prawie że. Okej. I polecimy sobie już do Itfan Kamykiem, ale w tym odcinku poszukamy sobie herosów znowu. Znaczy znowu, w ostatnim odcinku robiliśmy coś innego. Te odcinki, co teraz nagrywam, nagrywamy troszkę na zapas, można powiedzieć. Bo, że tak powiem, mam teraz wenę do nagrywania, chce mi się to robić. A wiem, że później może mi się nie chcieć. Także lecimy za kostkiem, którego już mamy. Super, w ogóle strzałeczka tutaj mnie prowadzi. Kozak, od kiedy ta strzałeczka jest? Może z dodatku jakiegoś, chyba że w coś wprowadzili w jakiejś aktualizacji silnika. Ale super, mamy już kostkę na sam start. Założymy sobie lepsze strzałki na tego kostka i bijemy go. Lodowy, podwójny, lodowy, lodowy. Może zamrozić go w końcu. Lodowy jeszcze podwójny. O właśnie, teraz ładne combo. Siadło i mamy standardzik, woreczek. Mamy woreczek, zmieniamy sobie strzały i od razu lecimy za przewodnikiem. Taki początek odcinka to ja rozumiem. Jeszcze jakby przewo był Wandarum, to już w ogóle miód. Już nie mówię nawet o tym, że Opek by jeszcze to mógł być. Nie wiem, to już by było przegięcie. Jakbyśmy tych trzech herosów tutaj znaleźli w moment. Bo w tym wypadku, jakby tak się stało. Dobra, może tędy polecimy. Jakby tak się stało, żebyśmy tych trzech herosów znaleźli w moment, no to tak, od razu lecę. Jest i opętany paladyn. Okej. Dobra, czyli bijemy lodowy, lodowy. Zamrożenie weszło, super, świetnie. Jeszcze jedno by się przydało. No, lodowy. 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 No nic, nie wejdzie to zamrożenie na razie. Trzeba go jeszcze troszkę pomęczyć. Tutaj jedyny problem z tym tropicielem jest taki. O, mamy zamrożenie. Super. Właśnie jest taki, że ja nie mam tu żadnego dotyku. Ale jest zamrożenie. I mamy unikat. No cóż, lepsze to niż to, co nam zafundował Kościej. Ale to nie jest jeszcze to. To nie jest to, na co my czekamy. Tutaj przewodnika już nie ma. To jeszcze może być tutaj i tu. No ale mamy już dwóch herosów, super. Ekstra, bym nawet powiedział, że tak szybciutko udało mi się ich znaleźć. No niestety przewodnika tutaj nie znajdziemy. Zorina mamy zaraz, mamy już Variego. Tak, bo stoję na Varim. Jest taka sytuacja, że... Pan zarządca bardzo chce mi pokazać chyba, że to jest jego serwer i wbił mi się na Kozuga z racji, że ma no jednak takie itemy na paladynie swoim, podkreślam na paladynie, a paladyn to jest gówno profesja, którą no, nawet z heroicznym EQ napierdziela się wszystkich, bo to jest śmieszne, taki paladyn. A no, no mi się nie chce tam użerać z nim, cały czas tam latać, więc sobie stanąłem na innej jedwójce. Tym tropkiem też sobie gdzie indziej stoję. No cóż, pierka tutaj może nie zlotam, tego legendarnego.
Może tak będzie, że nie zlotam, ale tak czy tak będę go miał. A jeśli nie, no to mam pierścień z Mazura na Syberii, więc tak. No tutaj mogę nie mieć tego pierścienia. Na razie mnie on jakoś niezbędny do życia nie jest. Daję sobie radę z nim i bez niego. No to, co by się bardziej przydało, myślę, to legendarna zbroja z dotykiem, no bo jednak ten dotyk, no jak sami widzicie, byłby naprawdę wskazany mojemu tropicielowi, no bo ogólnie ładnie to wchodzi, te zamrożenia tak jeszcze troszkę średnio wchodzą, ale mówię, ja muszę popracować nad tymi łukami, muszę to ogarnąć wszystko, myślę, że ten ekwipunek też nie jest jakiś super, bo tak, tu powinna być klątwa, to płomienne oczyszczenie mogłoby być dobre na przykład, no nie wiem na kogo. No w sumie no raczej mi się wydaje, że hełm z grabarza byłby znacznie lepszym wyborem na tropiciela niż jest hełm z opętanego paladyna, ale ten też ma dobre statystyki, no i dlatego go noszę. Dlatego go noszę, no plus jeszcze ma ten bonus, tak, który coś tam może kiedyś wnieść, na przykład no ma płomienne oczyszczenie, czyli chyba działa neutralizująco na wszelkie podpalenia, truciznę, zamrożenia. Dokładnie tak jak mówię, czyli no tam niby w tych walkach z paladynem może coś dać w momencie, kiedy on mi wrzuci zamrożenie. A z tego co wiem, szanowny pan zarządca nie ma takiego bonusu w swoim ekwipunku. Może mieć go w błogosławieństwie co najwyżej. No bo na paladyna płomienne oczyszczenie. Nie wiem, z czego on by mógł mieć. Nie mam bladego pojęcia. Wiem, że ma tak. Naszyjnik na 80 fizyczną. Tutaj ma pulsar, ten skica. To jest bodajże oślepienie. I ten pierek jest tak przekozacki. Jakbym miał wybierać oczywiście z Kozuga, czy ten pulsar, czy z Mazura, no to oczywiście biorę pulsar, tak? No bo tak, niszczenie many energii, co jest ogólnie bardzo mocną statystyką. Tym bardziej jeszcze właśnie na takich profesjach jak paladyn, tropiciel, myślę, że mag jeszcze. Tancerz myślę, że też. Na takich profesjach, no w sumie na wszystkich by się przydał ten pierścień, ten pulsar. No i ja to bym widział tak, tutaj pulsar u siebie, oczywiście pulsar, tutaj naszyjnik na 80, tutaj te łapki, mamy przewodnika, super, tutaj te łapki, wtedy naszyjnik z klątwą, hełmik z klątwą, w sensie ten z grabka, czy tu mi weszło zamrożenie, nie, myślałem, że mi zamrożenie weszło, ale tu weszło, bijemy sobie przewodnika. I co nam da? O kurde, aż mnie zakrztusiło. Co jest? Dobra, jestem. Musiałem sobie odkaszlnąć z wrażenia, że przewodał hero. Nie no, oczywiście się śmieję, ale no. W sumie to zaraz zrobię to eku, jakie ja bym chciał na tym tropicielu. Tak jak jest możliwe oczywiście i jakie planuję zrobić. To takie wam zaraz pokażę. Tutaj wam się pewnie zaraz wyświetli, znaczy nie wyświetli, no zaraz wam po prostu pokażę, tylko że będę musiał zrobić króciuteńkie cięcie, takie maciupańkie. No, także cyk. Okej, dobrze, więc jestem już po tym króciutkim cięciu, wali nam się zaraz z respy, także na niego poczekamy. A w tym czasie pokażę wam dwa ekwipunki. Pierwszy jest taki, troszkę zjadę. Tutaj mamy hełmik z aktualnego poprzedniego eventu fizyczna, tu mamy klątwę, oślepienie, dotyk i ostatni ratunek, no i tutaj hero łuk, ten z opka, no i tutaj jakiś strzał po prostu od zimna wziąłem i mamy tutaj drugi ekwipunek, ale to najpierw Valiego sobie zbijmy. Okej, nic nie spadło, także możemy lognąć. I drugi ekwipunek, już taki trochę bardziej wymagający. Klątwa z grabka, klątwa tutaj, oślepienie, tu pulsar, zbroja z ostatnim, no i buty z kicka. No i tutaj to samo, ten sam układ. No i takie dwa ekwipunki, jakby to powiedzieć, chciałbym mieć. Ze względu na to, że tutaj jest ten hełmik z fizyczną, który mógłby być naprawdę fajny na takim tropicielu, jeszcze niszczy pancerz, ma no całkiem niezłe statystyki, jedyne co mnie tutaj boli to
brak jakby minusowej odporności od błyskawic, bo ja bym prawdopodobnie ten hełm zakładał na jakichś paladynów, wojowników, tanców, a taki paladyn mógłby mnie ciorać od błyskawic właśnie. Dobra, mamy tu jakieś śmieci, to możemy się tego pozbyć. Możemy się tego pozbyć u Tuni. Tak. Ok, sprzedajmy sobie to tak. Błogo zostawiamy. I cyk, pieniążki jakieś zawsze wpadły. Jakiś grosik. I polecimy sobie jeszcze ze złodziejem. Od razu polecimy sobie ze złodziejem. Możecie mi napisać, co sądzicie o tym ekwipunku. Co byście wy zmienili. I no myślę, że ekwipunek od ognia byłby identyczny, tylko no po prostu musiałbym mieć inną broń po prostu, no i oczywiście inne strzałki. Ale tak to byłby identyczny, tym bardziej na tanca jeszcze z tym hełmem. Myślę, tylko że właśnie zastanawiam się, czy byłby lepszy hełm z fizyczną, czy z klątwą. No musiałbym to na pewno potestować. No na razie w tym wypadku nie mam ani tego hełmu, ale i ten hełm mieć będę na pewno. To jest pewniak, bo no postaram się już o to. I zaraz wejdziemy jeszcze sobie na Syberię i pokażę wam tam coś ciekawego. Mianowicie mam o wiele większą ofertę sprzedaży. O wiele większą ofertę sprzedaży dla was. Bo stwierdziłem, że jednak tyle itemków, co ja tam miałem do przeniesienia, to było stanowczo za dużo. Ja miałem całą torbę jedną legend, ponad całą torbę legend. Z czego to nie były legendy typu, nie wiem, OR z Goplany, czy nie wiem, hełm z krzyża, czy pierek z czy pierek z czaszki. Tylko no to były legendy eventowe typu naszyjnik na 80, łapki z urodzin na 50. No tego typu właśnie były tam legendy. No i właśnie pomyślałem, że jednak no nie przyniosę tylu legend, tym bardziej, że duża ilość z tych legend no jednak nie była mi do końca potrzebna. No to były fajne legendy, fajnie by było je mieć, ale to nie jest potrzeba, taka konieczność. A że mam priorytety teraz, parę rzeczy na oku, no to muszę jednak troszkę funduszu zebrać, bo no prawda jest taka, że trochę gołodupiec się zrobiłem po wszystkich zakupach, no bo jednak tyle legend, co ja tam nakupowałem, to jest głowa mała. Ale wiecie co, w sumie nie pokażę wam tego w tym odcinku, tylko zrobię na ten temat osobny odcinek, bo po prostu pokażę wam tam dosłownie wszystko, co ja tam mam, dosłownie wszystko. Dobra, zostało nam tu jeszcze 4 respy do przeszukania w samym Tuzmer. I później jeszcze parę innych respów. Kurde, on tu w piwnicy jest przecież. Pomyliło mi się z tym domkiem po prawej. Ajajaj. No ale i tak całkiem nieźle nam to idzie sprawnie, bo już 4. Heroc jest szukany. 2 żeśmy zbili w momencik w sumie. Okej. I tutaj też go nie ma. I jeszcze 2 respy nam zostały. Tego drugiego tutaj w tym domku nigdy nie chce mi się sprawdzać. Nigdy. Jest tak beznadziejny ten resp. Bo trzeba łazić tam i łazić, bez nadzieja. Tutaj nie ma złodzieja. Także wchodzimy sobie już, no niestety, na ten resp. No bo jakby on jednak tutaj był, to bym sobie później pluł w brodę, że nie poszedłem, nie sprawdziłem. A no już widelec, może pierek spadnie, zobaczymy. Albo przynajmniej runki, choćby unikatowe, mogły spaść, bo runki by się przydały, bo mam ich tylko 1200. A w przyszłości na pewno będę potrzebował. No i widzicie, jest i złodziej. Dlatego od razu bierzemy go sobie na łeb. I mamy unikatowy łuk. Czyli dzisiaj tak. Zwyklak, 2 unikaty i heroik. Z czego no ja spodziewałem się, że z kostka będzie unikat. Z opka będzie heroik. No ze złoda to się nawet pustego spodziewałem. Ale że z przewo dał hero, to ja liczyłem na zwój, szczerze wam powiem. No i dobrze, także mamy już te herosy zaliczone. Tych herosków już mam zaliczonych, dlatego ja się zaraz tam udam na goplanę tym tropkiem. Ale jeszcze z wami sobie zbiję dwójeczki. I zaraz myślę sobie moim wojownikiem polecimy za kotkiem. Myślę wojownikiem polecimy za kotkiem. Tylko będę musiał posprawdzać parę rzeczy, czy ktoś go przypadkiem wcześniej nie bił. I tak jak mówiłem, te 2 ekwipunki, napiszcie mi w komentarzach, co o nich sądzicie.
Ja bym był rad, gdybyście mi też coś zaproponowali, na przykład, nie wiem, jeśli chcielibyście na przykład jakiś odcinek, coś w stylu, bo ja zawsze lubię sobie tak składać, jak u takie, wiecie, wyimaginowane totalnie, którego już mieć nie będę. Zawsze sobie lubię coś takiego zrobić. Jeśli chcielibyście, nie wiem, na przykład odcinek moje wymarzone ekwipunki, czy coś takiego, no to piszcie w komentarzu. No i tak, to ja robię króciutkie cięcie i za sekundkę się widzimy. Dobrze, więc jestem już po krótkim cięciu. I ta, o, złotko mamy, super. Złotko zawsze się przyda. I lecimy sobie na Wariego jeszcze. I zaraz będziemy logali na Wojka. Zaraz będziemy logali na Wojka. I tam sobie poszukamy kotka. Tak, logamy Ali. Gdzie jest Ali? Jest Ali. Tak. I lecimy sobie. Szybko zobaczę. Tak, tylko. Okej, okay, super. Także lecimy sobie z kotkiem. Lecimy sobie z kotkiem. Pyk. Zaczniemy sobie tutaj od tego respa. Jak coś, jakbym go nie znalazł, to dopiero wrócimy się na seta tutaj. I tak, lecimy sobie. Tak jak zwykle. Mamy kota, super. Tak jak zwykle chciałem powiedzieć, będę sobie wybijał tutaj grupki. No ale skoro kotka już mamy, no to bijemy. I weźmy sobie paraliżującym. Błysk, paraliżujący. Błysk. I legenda. No niestety nie legenda, bo tajemnicze oblicze jakiegoś gówna. Unikatowy hełmik. Ale kotek jest zaliczony, 200k na plus. I pozwolicie, że ja sobie teraz tutaj zbiję parę grupek przynajmniej, żeby wynieść tak dwa rządki itemków stąd i pójdziemy sobie za dęborożcem, tak moi drodzy? Pójdziemy sobie za dęborożcem jeszcze. Dęborożca sobie również zbijemy. O, ładnie loci, powiem wam szczerze. Ładnie latają te itemki. O, właśnie, żeby nie zapeszyć, chciałem powiedzieć, ale chyba już za późno. O nie, no całkiem nieźle. No mówię, zbijemy sobie parę tych grupeczek, bo jednak ja bardzo potrzebuję pieniążków teraz. O, w sumie eliksir też mogłem wziąć. No nic, może tutaj wypadnie. No nie, pusto. Pusto tutaj. I sobie lecimy dalej. Mówię, parę grupeczek trzeba zbić. Tym bardziej, że ja przewiduję, że to jednak będzie troszkę dłuższy odcinek. No bo jak jeszcze idziemy szukać dęborożca, to chwilę to może potrwać. Chwilę to może potrwać. I tak, lecimy sobie dalej szybciutko tutaj. Lecimy sobie po kolejne grupki. I tak, przechodzimy. Przechodzimy. Szkoda, że nie ma żadnych eventowych, bo tak to, no, może byśmy coś właśnie na tych katakumbach poszukali. Chociaż jakby byli eventowi, to na pewno nie byłoby, to tyle osób offline, to by było niemożliwe. Na pewno by grało sporo osób, wiecie, na telefonach, czy to specjalnie zestawami w domu. Patologia. No ale cóż. Ojejku, co za pies, no. Już widziałem, że się czai przy drzwiach, już będzie coś zaraz szczekać, no wiedziałem. No ale to dlatego, że odcinek jest i muszę zaraz pójść zobaczyć, co ona tam chce, bo już męczy, już łazi tutaj, cały czas coś chce. Także, no idealnie nam się dwójeczki zrespią, myślę, oczywiście pomijając Zorina, to wszystko nam się zrespi, no i ja za sekundkę będę. Dobra. Jestem. Co się okazało? Ktoś po prostu po klatce łaził, a mój pies, oczywiście ciekawy, chciał wiedzieć, kto to i dlaczego. No i dobra, tak, lecimy dalej. No mówię, jeszcze parę locików dosłownie. No, tylko muszą lotać, no, żebym mógł już stąd iść. I polecimy sobie kamyczkiem od Altepu. Polecimy właśnie za dęborożcem. I myślę, że... Myślę, że dęborożec to będzie całkiem niezły wybór. O, dobra, no myślę, no ale jak już tu jestem, to zbiję sobie jeszcze tą grupkę i tą. I na tej skończymy i już polecimy sobie na Altep, tylko jeszcze w przerwie od tego zbijemy sobie E2, a ja sobie przy okazji łyknę. Okej. Okay. Super.
I bijemy sobie goplankę. O, mamy unikat. Co mi nie przyjmuje unikatów? Przyjmuj mi unikaty, bo ja pieniążków potrzebuję. Ja muszę to sobie wszystko zbierać. I to samo z Walim robimy. No ale powiem wam, że dzisiaj owocny odcinek, bardzo owocny. Szybkich pięciu herosów. Pięciu? Pięciu czy ilu? Nie no, wydaje mi się, że pięciu. No bo tak. Zaczęliśmy szybko od Kościeja. Potem był przewodnik. Opętany. Później przewodnik. Po przewodniku był złodziej. A po złodzieju właśnie teraz kotek. Dobrze, więc lecimy sobie, jesteśmy na Altepie i idziemy sobie za Demborosem. Już chciałem skręcać tam na dół, żeby iść sprawdzać respy kota. O, tutaj kolejne śmieci się polota właśnie. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że tyle tego lota, bo no ja mówię, potrzebuję bardzo pieniążków, a za bardzo nie mam kiedy ich zarabiać, a bardzo potrzebuję. Tak, lecimy sobie, hyc, tą grupkę też zbijemy i tą wyżej również nawet zbijemy. Nawet już tak się poświęcę, że ją zbiję. O, i mamy unikacik jakiś, proszę bardzo, widzicie? Warto było. No i wchodzimy sobie do źródła zakorzenionego ludu. I tutaj mamy też jakieś dendro... patusy. Okej, tam mamy resp. 1. Oho, już czuję, że zaraz będę musiał smarknąć, bo nie wytrzymam, bo już mnie kręci w nosie. No niestety, takie są minusy bycia przeziębionym. O, mamy takie gówierko, jakiś badyl za 250 tysięcy, jakieś tutaj inne gówno. No niestety, już nie takie drogie, niestety. Bardzo niestety. Bo jakby było drogie, o tutaj za 180, widzicie, to tutaj to pieniądze same do człowieka idą, tylko no, trzeba latać, trzeba to wszystko bić, to gówno, to nie przechodzi sobie tak samo od siebie, o. I tutaj pada Dendrokulusa nie ma, więc lecimy tutaj. Wiem, że on w tych jaskiniach wszystkich miał respy, więc no troszkę będzie tego szukania. I ja będę go szukał, ale muszę teraz w międzyczasie sobie smarknąć, bo nie wytrzymam. Dobrze, więc jestem po krótkim cięciu, jesteśmy sobie z powrotem i lecimy sobie tutaj do jaskini. Lecimy do jaskini, oczywiście zbijemy sobie te paszczodendrony. Rycerz trzech sęków. Super, i mamy kolejny locik. No miło się to zbiera, te pieniążki stąd. Tylko jak ja muszę, tędy muszę pójść, żeby się tam przedostać. A nie, przecież tędy nie przejdę, no nie, tędy muszę iść tu. Bo tutaj jest E2. Okej, tu kolejna grupka. I tym razem bez lotu, no proszę. Tu kolejny przeszkadzający nam mobek, okej. I wchodzimy sobie do środka. Wchodzimy do środka i tutaj mamy respy już widoczne. Zacznijmy sobie od drogi w górę. Zacznijmy od drogi w górę. I później pójdziemy sobie w dół. Źródło zakorzenionego. Tutaj chyba już nie ma więcej respów. Ale pewności nie mam. No nie, tutaj już respów nie ma. Powiem wam w ogóle szczerze, tutaj nigdy nie ekspiłem na tym ekspowisku, bo to jest normalnie ekspowisko i to z tego co wiem dobre. Całkiem dobre ekspowisko. No jak widzicie, loty są fajne, po 250k takie, to całkiem nieźle się musi tutaj zarabiać, ale jeśli chodzi o sam exp, to nie mam bladego pojęcia jak to wygląda. I mamy dęborożca, moi drodzy, ekstra, ej, naprawdę odcinek kozak, szybciutko wszystko się znajduje. Zmieniamy sobie zestaw na dwurękę, bo to jest mag, to go, a nie, Woj to jest, Boże. Ja zwaliłem, ale dobra, niech będzie. Klątwa weszła już. Błyskiem go waliemy i teraz ogłuszający błysk i agresywny. I mamy potk. O Boże. Jeszcze wymagany level od 220. To jest beznadzieja, bo ja i tak tego używać nie będę, czyli no gdzie leci? Tak jak to praktycznie wszystko, znaczy no nie, bo to poleci do Kendala, ale to leci do Tuni.
No i tak, niby mamy już wszystko to, co miałem pozbijać, jest pozbijane. Jeszcze mógłbym sobie młodego smoka poszukać. Mógłbym młodego smoka poszukać i tego właśnie musiałbym na pewno z dwuręką mieć, bo to jest mag. Nie wiem, czemu mi się tak wbiło do głowy, że to, że ten dębororzec to jest dębororzec to jest mag. Kurde no, co za pies. Dobra, mamy sobie E2, zbijamy sobie Wariego. Przed chwilą mi właśnie z niego unikatowe łapki spadły. Pierwszy unikat chyba z niego, zobaczmy. Ej, czemu mi ich nie załapało? Ja jestem zalogowany. No jestem zalogowany. To czemu mi ich nie załapało? Ej, nie podoba mi się to. Będę musiał chyba przeinstalować sobie licznik. Bo coś mi tu nie załapało mi, dziwne. I tutaj też mi właśnie unikatowe złotko spadło. Okej, okay, sobie zjadamy. I myślę, że teraz, skoro tak. No chyba tego młodego smoka będziemy musieli poszukać, ale czy ja mam teleporty na młodego smoka? O, to jest pytanie. No nic, to ja szybko go szuknę, sprawdzę to i sprawdzę przy okazji jeszcze ten licznik i zaraz zobaczymy, co będziemy robić. Dobra, okazało się, że to jest jasne, że mam teleporty na młodego smoka, bo mam po prostu teleporty do jaskini ze dwójkami, także to jest żaden problem. Czemu ten licznik mi nie działa? Nie mam bladego pojęcia. Nie mam bladego pojęcia, czemu mi nie działa, ale no to mówię, zajmę się z tym już po odcinku. O, kolejny unikat. I teraz możemy lognąć sobie na mojego wojownika. Możemy lognąć na wojownika. Bo musimy tutaj posprzedawać troszkę itemków. Mianowicie do Kendala. Też wyciągnąłem parę śmieci z depozytu. Przy okazji, jak sprawdzałem, czy mam te teleporty. No i mam tutaj już schowany ładnie zwój teleportacji do świątyni Hebrehotcha. Hebreota, czy jakoś tak to się powinno wymawiać. Nie mam bladego pojęcia. Wiem jedno, że mam i że zaraz sobie użyjemy. Przy okazji, oczywiście, zbijemy dwójki. I czyżby to miał być siódmy heros w tym odcinku? Niemożliwe. Oczywiście, jeśli uda się go znaleźć. A mam dużą nadzieję, że się uda. Bardzo dużą nadzieję. I właśnie sobie teraz zobaczymy, ile pieniążków mi za to wyjdzie. Tu 4 miliony. Tutaj już nic nie mam. Tak, ale sprzedałem jeszcze unikaty. Tego on nie chce. Ale to bardzo chętnie przygarnie. No właśnie, kolego. Ale za to całą resztę tunia chętnie przygarnie. Bo my już tu nie znamy. Ona lubi sobie przygarniać takie itemki. Weźmy to sobie. Puśćmy to. Pięknie. Mamy pieniążki jakieś. Grosiki wpadły. Dlatego mamy dwójkę. Ale to najpierw sobie pójdźmy na tą drugą, na wojownika. Oczywiście zbijmy sobie grupkę, która nam nic nie dała. Chciałem powiedzieć, że to będzie przepowiednia, że jak coś lotnie, to tam też coś lotnie. W cudzysłowie coś. Oczywiście każdy wie, że ja bym chciał stąd pierścień, którego lotnąć nie lotnę. Po pierwsze, że nie mam farta. Po drugie, no, że tutaj mnóstwo osób się przebija. No i jak sami widzicie, właśnie, bo ja miałem sobie błogosławieństw używać. No i oczywiście żadnego z błogosławieństw nie wziąłem, jak to ja. No nic, trudno się mówi. A chciałem sobie założyć, mam taki, który 360 minut działa i mam tego 14 użyć, więc po tym odcinku na pewno zobaczycie tą postać z błogosławieństwem, jak już będę coś z niej nagrywał. To już na pewno będzie z błogosławieństwem. Dobra, to tutaj jak już nam się śmieci zbierają, to niech będzie, że tutaj sobie zbijemy do tego, jakby Vaenra dała legę. To by było ciekawe. No ale oczywiście legendy Vaenra nie dała. My się lekniemy szybciutko i lecimy sobie właśnie za smokiem. To sobie w sumie już przełóżmy to tutaj, to też. Przełóżmy sobie, cyk. I lecimy sobie za smokiem. Tu ma jakiegoś respa. To sobie sprawdźmy co nieco. Powiem wam, że chciałbym w sumie z niego pazur, bo nigdy pazura nie otwierałem. Naprawdę, tyle co gram już na privach, to jeszcze nigdy nie miałem okazji otworzyć żadnego paznokcia. W sumie, a złapałem raz, ale to raz złapałem i oddałem pazur.
No bo był zaklepany, a to w sumie nawet nie ja złapałem, tylko mój zastępca, jak był bił moim wojownikiem, to złapał pazur. No i tam napisał do mnie co i jak, że podobno miał być klepany, czy coś takiego, czy oddawać. No oczywiście, że skoro był klepany, no to trzeba było oddać, niestety. No i oddał, no i gówno oczywiście z pazura wypadło, bo jakby inaczej. A gdzie respy ma smok? Nie mam bladego pojęcia, dlatego będę po prostu łaził wszędzie. Naprawdę, będę łaził wszędzie. Tu tam już by znalazło smoka, więc tam dalej wchodzić nie musimy. Dalej wchodzić nie musimy, oczywiście sobie tutaj grupeczkę zbijemy, bo czemu by nie? Oczywiście grupka nam nic nie dała, bo czemu by nie? Tutaj nic akurat nie ma. Co sobie tędy przejdziemy. Też nie będę bił wszystkiego, nie? Bo to się mija z celem. Ale na pewno sobie co nieco pozbijam. Jakichś takich większych grupek albo coś, jak będzie mi stało na drodze. Dobra, przejdźmy sobie już tędy. Nie wiem, jak jest szybciej, czy wyjść stąd i iść do kolejnego przejścia. Czy tak jest szybciej. Z tego co wiem, tutaj się będzie respił. Jaskinia Sępa. Ta druga? No, gdzieś tutaj się z tego co wiem respił. Tak mi się przynajmniej zawsze kojarzyło, że gdzieś tutaj powinien mieć respa. Ale to może mi się tylko wydawało. Tak, tylko mi się wydawało i zrobiliśmy duże kółko. Naprawdę duże kółko. No ale no nic. Za błędy się płaci. Trudno się mówi. Okej, okay. Wbijamy sobie. Znaczy właściwie to już wybijamy sobie stąd. Wylatujemy stąd jak najszybciej, żeby móc dalej szukać. Tutaj kolejny resp, tu kolejny. Tutaj w Jurze Nomadzkiej chyba nie byłem. No nie, nie wydaje mi się, bo poszedłem tędy. Dlatego też sobie sprawdzimy. No nawet jeśli byłem i zaraz zobaczę, że byłem, no to trudno. No ja bym chciał znaleźć tego smoka. No nie, nie, jednak tutaj nie byłem. Jednak tutaj nie byłem. I lecimy sobie dalej. Jeszcze dwa respy na tej mapie i będziemy mieli wschód cały zrobiony. Także całkiem ok. Szkoda, że jeszcze tego smoczka nie znalazłem, bo no jednak wolałbym go znaleźć tak szybko jak całą resztę herosów. No i na wschodzie go nie ma. Chyba, że coś przegapiłem stąd, ale no nie wydaje mi się, bo przeszedłem dosłownie wszystko, nawet to, czego nie powinienem. 33 minutki odcinka. Zacznijmy sobie od góry. Niech będzie, że od góry. Tutaj sobie od tej jaskini piaskowej burzy zacznijmy. A tutaj ma respa, widzicie, tu ma respa. Tutaj już jednak ma respa. No mówię, ja tym 300 to głównie stoję na dwójkach, ewentualnie właśnie szukam kota albo tego nawet dęborożca już częściej szukałem, chyba za 4 czy 5 razy szukałem tego dęborożca tutaj. Tak to na Dionizos pamiętam, że jak wprowadzili tego dęborożca, to go szukałem trochę. Zaraz zobaczymy. No tutaj mam 17 bić, ale no to większość jest taka, że ja przyszedłem już po prostu na znalezionego. Taka prawda. Więc no... No cóż. Takiego doświadczenia w szukaniu tych herosów na 300 level nie mam, ale... Za to chęci są. Są chęci. A chęci często są bardziej cenione niż samo doświadczenie i umiejętności. No i się wpakowałem. Muszę teraz stąd wyleźć jakoś. Dobra, tędy. O, i mamy locik. Dobra, i chodźmy teraz tędy, naokoło troszkę pójdziemy. Trochę tak bez ładu i składu, ale żeby przejść na pewno wszystko. Tutaj też miałby respa smoczek. Widzicie, no coś tam jakby ogarniał ten Jupiter Margonemski. Nie za wiele, ale coś jakby ogarniał. Dobra, wybijamy to i przechodzimy sobie tędy. Tutaj sobie wejdziemy do Jury Czageda. Jura Czageda, no nie zła Jura Czageda. Sorencja za to.
Może tutaj na dole powinien mieć jakiegoś respa, tak mi się coś przynajmniej wydaje, że no ma, no i ma. Jaskinie ma, jakieś dwie jaskinie. Tu mamy wyjście, no czyli idziemy do tej. Rzecz jasna, skoro tam ma wyjście, no to idziemy do następnej. Ok, no parę lotów tutaj też widzę, zgarnęliśmy. No tutaj znacznie mniej, ale wiecie, zawsze coś, nie? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Takie stare powiedzenie. Tutaj może smoczek będzie stał na nas czekał, wyczekiwał, a my sobie go wtedy z dwuręcznym mieczem obusiecznym ścioramy, łeb mu oderżniemy. No niestety. No niestety nie tym razem, ale zaraz mam nadzieję, że go znajdziemy. Gdzieśmy wyszli? Da się stąd jakoś zejść normalnie? No nie da się stąd jakoś normalnie zejść, czyli musimy wyjść znowu naokoło. Musimy wyjść naokoło, rozumiem. Tak, cyk. Param, pam, pam, pam. No halo. Zblokowało mnie, kurde, jeszcze czytam w międzyczasie wiadomość ważną. A, super. To fajna wiadomość. I tak, i lecimy sobie z powrotem do Jury Jageda. No i właśnie, możecie mi dać też znać, co wolicie, czy wolicie Herosów, czy wolicie jakiś exp, czy nie wiem, czy to i to przeplatane. Coś w stylu na odcinku exp, a w międzyczasie na przykład, nie wiem, mógłbym wam zrobić tak, żebym wrzucał jakiś Herosów, na przykład, no nie wiem. No wiecie, o co chodzi, tak? Jakieś albo wycinki bym wam wrzucał z tych bić Herosów, albo na przykład, no nie wiem, na koniec odcinka bym wam wrzucał tych Herosów. No jakoś jest wiele sposobów, jakbym mógł to zrobić, ale to wszystko zależy od was. Dobra, jeszcze tu musimy wbić do tych dwóch. Zostaną nam jeszcze dwa tutaj respy. Tam po lewej mapka i mapka u góry. I tam u góry też jest jaskinia, z tego co ja pamiętam. Jakaś jaskinia tam jest. Dobra, tutaj już nic nie ma. W takim razie sobie stąd wychodzimy od razu. Dobrze. I wchodzimy, a jeszcze tutaj miałem wejść. Dobrze, jaskinia szczęk. Dobrze, dobrze. Wchodzimy oczywiście. A, no bo to jest to. Okej, rozumiem. Rozumiem. Bez komentarza, proszę. Idziemy sobie do respów. Nie wiem, czy najpierw w górę, czy najpierw po lewej zrobimy. Wiecie co, myślę, że najpierw zrobimy to w górę, bo już tu jesteśmy. Tak, to jest dobry wybór. I tutaj mamy jeszcze tutaj urwisko Wapora. Jestem ciekawy, czy na tym urwisku ma respy. Wydaje mi się, że ma jakieś respy na urwisku, bo jeśli tak, to najpierw sobie sprawdzimy to urwisko. No oczywiście, że ma, i to ma ich całkiem sporo. Dobra, to sobie przelećmy. Ma tutaj raz, dwa, trzy, cztery respy aż. Aż cztery respy tu ma. Także no jest całkiem duża szansa, że tutaj go znajdziemy. I mam nadzieję, że tak będzie. I że będzie to właśnie teraz. Jednak nie. Musimy sobie tego nomadzkiego. A nie, to nie jest ten ziomek. Znalazło mi już to, nie? Znalazłoby mi tego smoka, ale sprawdźmy sobie go trochę bliżej jeszcze. Na wszelki wypadek. Żeby, no mówię, lipy nie było. No nie ma, niestety. Czyli wracamy sobie na na smocze skalisko. Tak, wracamy sobie na smocze skalisko. Wiem, że mamy jeszcze dwójki, ale dwójki sobie zbijemy już pod sam koniec. Teraz priorytetowo szukamy smoczka, lecimy na ostatni resp, znaczy na najwyższy resp, chciałem powiedzieć, na ostatni. Okej. No i nie ma smoka tutaj. W ogóle ja mam nadzieję, że on jest, nie? No bo tak, kot był, dęborożec był,
Właśnie, obła jeszcze moglibyśmy poszukać. I to nie jest wcale głupi pomysł, żebyśmy jeszcze obła poszukali. To będzie naprawdę długi odcinek. Naprawdę długi, ale jaki treściwy. Chociaż wiecie co, nie, obła poszukam już na następnym odcinku, który będę również wkrótce nagrywał, bo muszę i tak ekspić mojego maga i myślę, że poekspię maga, a potem poszukamy obła. I że to będzie takie, wiecie, combo. Jaskinia próby. Tak, to jest próby. Jaskinia, zaraz się dowiemy. Jaskinia próby, otóż to. I tam mamy coś jeszcze. Smocze skalisko, okej. Dobra, zostało już nam naprawdę niewiele tych respów tego smoka. Mam nadzieję, że żadnych nie pominąłem. Okej, tutaj. Tam dalej już do smoczego skaliska nie wychodzę. Bo wracam sobie tędy i idziemy tam na. Na lewą mapkę. Okej. Cyk, lecimy. Okropny jest ten kaszel, powiem wam. Jeszcze jak się gada i gada. Tragedia. No ale no nic no. Dla widzów trzeba się poświęcać. Właśnie, idziemy do skał umarłych. A to tędy mogę jeszcze sobie przejść. Świetnie. Ekstra. Także lecimy. Pyk. I tu mamy również cztery respy. No i jakby to powiedzieć, jeśli tu go nie będzie, no to lipa. Duża lipa, bo dużo czasu straciliśmy. Co mi się bardzo nie podoba, bo ja nie lubię tracić czasu. Bardzo nie lubię tracić czasu. A to no by była duża strata czasu. Bo w tym czasie moglibyśmy na przykład, nie wiem, no, obła znaleźć albo no, cokolwiek zrobić. Dobra, wiecie co? Młody smok margonem respy. Sprawdźmy sobie. No, świetnie. Młody smok. Główne mapki. Sprawdźmy sobie te respy. Okej. No to tu wszystko sprawdziliśmy. No i jeszcze ma jaskinię. No cóż. Bywa też tak, że po prostu młodego smoka nie ma. No po prostu. No niestety. Trudno się mówi. Jak to się mówi, trudno się mówi. No i co? Tym niemiłym akcentem logniemy sobie na E2. Logniemy sobie na E2. I może E2 poprawią nam humor. 43-minutowy odcinek. No to mam nadzieję, że E2 coś da. No ta nic nie dała, ale Goplana jeszcze została. Goplana lubi zaskakiwać, lubi powodować uśmiech na twarzy youtuberów. Pamiętam jak mi dwa razy podczas odcinka dała legendę, może trzeci. No nie tym razem, no ale cóż, to będzie na tyle. Ja wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że no ten młody smok nie popsuł tego odcinka. No bo tak, zbiliśmy na samym początku. Kostka, później opka, później przewa, później złodzieja, później kota, później dębo, rożca. Także sześciu herosów. Myślę, że niezły wynik. Myślę, że niezły wynik i za coś takiego, za tak długi odcinek należy się łapencja. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.